I witam w odcinku 10. Zagrajmy w Dungeon Keeper. Mamy misję dalej pieszczochów, czyli tą tutaj z takim dziwnym C na mapie. Zaraz do tego C będziemy się dobijać. Zresztą już słychać, że ktoś tutaj chodzi. I ja zdradzę rąbek tajemnicy, mianowicie to jest ktoś, kto może do nas dołączyć. Ja bardzo chcę, żeby te osoby, które tam są, żeby do nas dołączyły. Bardzo chcę. Warsztat też oczywiście jest ważny. Trzeba go zbudować. Żeby tylko i wyłącznie po to, żeby odciąć tutaj salę treningową w miarę deficytu pieniężnego. Może trochę przesadziłem z rozmiarem tego warsztatu, ale nic się nie staje. Ćwiczyć, ćwiczyć, wszyscy mają ćwiczyć. Chcę mieć dobrych tutaj wojowników. A wypracować, książki czytać, uczelnie hodować. No tak go przyspieszyłem, że zgłonił. Grubas. On sam jeden chyba cały ten kurnik jest w stanie zażreć. Troll. No. W sumie wolę, żeby te grubasy się ćwiczyły, bo to jest dobry wojownik. Jak się go wytrenuje. Dobrze. Oni są smutni w tym więzieniu. I teraz możemy wykopać sobie ścieżkę. Tak samo jak na to patrzę, to chyba lepiej by było, jakby to więzienie było zrobione w drugą stronę. Ale nic nie szkodzi, możemy zawsze zrobić dwa więzienia. Chociaż nie sądzę, żebym miał aż tylu pojmanych. Nie za daleko. No okej, okay, no to można teraz moc budować, nie? Dobra, że powiedz, zaczyna pieniędzy brakować. A to znaczy, że muszę się szybko dobić do tego C. Jeden sposób, żeby to zrobić, jest budowa tego mostu. Opracowano nowe zaklęcie. Biblioteka nie jest zbyt mała. No to do treningu idziesz. Stwory potrzebują większego legowiska. Wyprodukowano drzwi. Za dużo grubasów się rozłożyło. Rzucił na mnie oko zła, ciekawe tylko po co. Mi się wydaje, że wróg i tak powinien widzieć wszystko. Wyprodukowano drzwi. Chyba się już dobiłem w ogóle do tego. Jest? Tak, 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 tak. Posadzka. No to przejmuj, panie. Drzwi drewniane. Jeszcze drugie potrzebuję. Albo więcej pieniędzy. Już wolę, żeby te pieniądze tutaj teraz na podłogę po prostu pospadały, bo wtedy będę mógł je wziąć i do skarbca włożyć, nie? Okej, okay, no i to odkryliśmy kolejne pomieszczenie nowe. Jest to sala tortur. W końcu udało ci się skonstruować na tyle wspaniały loch, aby zwabić czarną damę. Te niegodziwe dziewoje należy często karać. Kilka solidnych klapsów daje szczególne pożądanie rezultaty. Tak, bo one są z sadomacho, nie? W ogóle tak się nawet ubierają. I to jest też kolejna postać, która widzi normalnie. Gdzie? Mucha poszła i marła. Przejąłeś salę tortur. Możesz umieszczać w tym gabinecie grozy, pojmanych bohaterów i stworów, aby przekonać ich do twojego nadzwyczaj złego stylu życia. Możesz także wysłać tam własnych podwładnych, gdy pojawi się potrzeba zaprowadzenia dyscypliny. To jest akurat coś, czego nigdy nie należy robić. Twoi bibliofile opracowali zaklęcie, które umożliwia zesłanie na głowę wybranego celu całej mocy burzy z piorunami. Uaktywnij zaklęcie, wybierz wrogiego stwora i błyskawicznie usmaż go błyskawicą. Ciekawe, grom z jasnego nieba, a właściwie tutaj sufitu jest. Nie interesują mnie pułapki. I tutaj postawimy drugi skarbiec, tak właściwie.
Dobrze, dobrze, drzwi są dobre. Mam nadzieję, że no nie wrzuciłem ich do wyjścia, to byłoby wielce niefortunne, gdyby tak się stało. Okej. Okay. Teraz tak, po pierwsze chcę mieć dobrych czarnoksiężników. Po drugie te damulki jak będą dobre, to też będą dobre. To też będzie dobrze. I po trzecie w takim wypadku trzeba nie zbudować kurnik, żeby nie kurwali tutaj. Zaraz będę miał komunikat, że część sług nie może dostać do skarbca. Twoi rzemieślnicy skonstruowali okute drzwi. Gdy chodzi o bezpieczeństwo, okute drzwi są cenną inwestycją, a tak na marginesie rozpatrując kwestię ochrony. Dziura w ścianie to za mało. Zasłona też nie wystarczy. Co? Nie rozumiem. Bo nie ma kurnika. Zaraz będzie. Oj, jeden chochlik poszedł się trenować. W sumie nie chciałem, żeby to robił. No dobra. To jeszcze powiększymy ten kurnik. Za mały jest. No i teraz będzie trzeba niestety to otworzyć, nie? Bo oni się zaraz wszyscy podenerwują. A zresztą mam dostęp do kasy, więc nie ma problemu akurat. To jest bardzo dużo pieniędzy. Wykopię wszystko. No dobra, wykopię na razie tylko tyle. Skonstruowałeś potężną pułapkę elektryczną. Wypróbuj ją. Z pewnością znajdzie się ktoś, dla kogo okaże się wstrząsająca. Okej. Okay. No to postawimy tutaj taką pułapkę, nie? I tutaj taką. I tak pewnie nie zostaną aktywowane. Dosyć ciekawa ikona jest tej sali tortur. Proszę zobaczyć. Ambiguously jest ta ikona trochę. Zobaczmy, co tam jest, się znajduje. Czy któraś z tych damulek ma czar przyspieszenia? Nie ma. Potrzebna większa sala treningowa. To znaczy, że kogoś trzeba z tej sali wypieprzyć. Na przykład tego. Grubas się cieszy, bo zdobył poziom doświadczenia. Mam nadzieję, że żadna damulka nie poszła w tym kierunku. Nie, to dobrze. Jeszcze chochlików. Jeszcze. Idziemy eksplorować teraz, co się znajduje na wodzie. Na pewno będzie to, tam coś dobrego. Znak zapytania pewnie. A może te anielice spotkam? W końcu je pozabijam. Nie, jest coś dobrego, jest. Tylko, że pewnie nie weźmiesz tego, nie? Zabezpieczenie. To powoduje obudowanie wszystkich ścian tymi twardymi po prostu kamieniami. Jest to akurat mało potrzebne. Zobaczmy z drugiej strony. Co to będzie? Podwyższenie poziomu. I to jest coś, co ja chcę mieć. Także przebijemy się stąd. To może się daje szkolić w sumie. Czemu nie? Będę miał jednego, który będzie pracował trochę szybciej niż pozostali. Będzie przodownik pracy. Człowiek, na którym można polegać. Wyprodukowano drzwi.
A złoto z tego skarbca można tak na marginesie przenieść do tamtego. Ręcznie. O. Może trochę mało go jest. W ręku mam. Ale się trzy kubki uzbierały. No i poszli sobie tutaj, nie zrobili posadzki, tak? Gniusze. Szybciej. Wyprodukowano pułapkę. Czy mam już maksymalną liczbę potworów? Mam. Także można bez przeszkód wykorzystać to. Stwory otrzymały błogosławieństwo doświadczenia. Fuck yeah. Teraz mam paniusie ze szóstym poziomem już. Ciekawe, czy to daje już mi, już im przyspieszenie. W każdym bądź razie myślę, że to jest dobry moment, żeby zabić przeciwnika. Już myślałem, że to wrogie chochliki chodzą. Ale nie. No i teraz to jest takie dziwne, bo na razie mamy dwa mosty, ale zaraz z tych dwóch mostów się zrobi jeden most. Chochlików nie chcemy brać do O nie, zrzucili mi tutaj więcej ich. Co się dzieje? Czemu to się wyłącza i wyłącza? O, jaka vendetta. One błyskawice też mają, nie? To trzeba to nadmienić. Chyba nie mają szans. Leczenie, leczenie, leczenie szybko. Szybko wszystkich do pierdla. Do pierdla mówię. Co tu się dzieje? Nie, kogoś zabili mi. O nie, pająk jest martwy, prawie. Sprawić go natychmiast. My wszyscy zdążyli pójść do domu, nie? Ktoś tu umarł. Aha, te potwory chyba po pewnym czasie po prostu się nie podnoszą, tylko giną, tak? Tak mi się wydaje, że tak się dzieje właśnie. Jak się ich nie podniesie. Kto i gdzie? Co on tu robi w ogóle? Twe sługi wygrywają. Zaatakowano twoje stwory. Twe sługi wygrywają. Aż tutaj zaszedł? Atakują wroga. No dobrze, zabija ich, nie? I myśli o pracy w warsztacie, no nie. Zrobi mi się szkielet. Szkieletowi trzeba dać osobny leża, bo zaraz się pokłóci z grubasem. Wyprodukowano pułapkę. Twe sługi wygrywają. Może być tutaj. Zaatakowano twoje stwory. Nic się nie stanie, jak tego szkieleta trochę potrzymam. No i wszyscy są strasznie słabi. Ustawimy teraz pająka. Tak, i upuścimy go na salę tortur. I on się będzie teraz męczył. Będzie się męczył? No, męczą go. Co on mu robi w ogóle? Jak będę miał szczęście, to albo przejdzie na moją stronę, albo umrze, a jak umrze, to zrobi się z niego duch. Ale dlaczego? Twoje sługi.
Jakim młotkiem powinien się tym pałem? Ale mi się wydaje, że on zaczęła się walka dlatego, że ten koc był zamrożony, jakiś błąd po prostu. Tego pająka też mogę wziąć. Zaatakowano twoje stwory. Czemu ten most nie zdali przyjęty, no? Twoje stwory atakują wroga. Zająłeś komnatę wroga. Ten gruba zdali wszystkich męczy. Dobra. A to też się czasami zdarza i teraz odkrył się po prostu teren chyba. Czy jakoś tak. Zaatakowano twoje stwory. Jakoś tak to działa. Mucha mnie atakuje. Dobra, już nie chcę ich tu wyziębać. Mało pieniędzy jest. Zająłeś komnatę wroga. Torturami wydobyto informacje od wrogów. Twe sługi wygrywają. Torturami wydobyto informacje od wrogów. Chciałbym, żeby torturami przejęto wroga, a nie wydobyto informacje. Informacje nie są potrzebne. Zaatakowano twoje stwory. I skarbiec świeci pustkami. Torturami. A ich serce jest zniszczone. Jest! Kto? Pająk. Dzień dobry, pajączku. Witam cię w moim państwie. Wróg został przekształcony na twoje podobieństwo. Poczekający demon. Tych bohaterów też może tak nawiasem. Zaatakowano twoje stwory. Wyprodukowano pułapkę. Warsztaty są za małe. Twe sługi wygrywają. Dzień wypłaty. Twoje stwory atakują wroga. Tych bohaterów też ma... Oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! Teraz mogę powiedzieć, tak? Tych bohaterów nawiasem też można tak przekapacić w tej sali tortur i oni są całkiem dobrzy. Jak się na przykład takiego przywódcę, tego rycerza, co tak wchodzi, przejmie, no to on potrafi zabijać, no! Własnoręcznie kilku wrogów może zabić nawet. Albo takiego wielkiego skurczybyka można też przejąć, nie? Takiego osiłka jak Pudzian z Irokezem. No! Już, kurde, im nikt nie przyjdzie teraz. Wróg został przekształcony na twoje podobieństwo. Pomożemy ci, grubasie, trochę. Jest głodny i przez to mu życie ubywa. No naprawdę bardzo mało pieniędzy. Ale to już mi nie jest potrzebne. Znowu się audio spurało. Wróg został przekształcony na twoje podobieństwo. Zwyciężyłeś wroga. Twoje stwory atakują wroga. Jak miło obserwować porażkę wrogiego strażnika i rozpad jego potęgi, nie będzie problemów z tegoroczną nominacją do Salonu Niesławy. Dobra. Ja tutaj jeszcze poza wideo sobie poszukam, czy nie może czegoś jeszcze znaleźć w tej lokacji, ale najprawdopodobniej nie i dopiero przejdziemy do następnej lokacji w następnym filmie.